Tylko że to jest gra, w której gra się do końca. Chcieliśmy tą bramkę zdobyć jak najszybciej, no ale nie udało się. Mieliśmy dwie dogodne sytuacje w drugiej połowie w wcześniejszym czasie, że mogliśmy strzelić i ten wynik mógł być inny, ale cieszymy się z tego, że w końcówce zdobyliśmy bramkę na wagę punktu. Mówiliście, że niewykorzystane sytuacje mszczą i to chyba najlepiej oddaje obraz tego spotkania, bo bardzo dużo sytuacji ruchów waszych, niewiele, no ale no wychodzicie. No tak, dokładnie, ale to wynikało z tego, że my w drugiej połowie odkryliśmy się strasznie i chcieliśmy strzelić tą bramkę i to wynikało z tego, że równa sytuacja po kontrach, po szybkich kontrach mogli nas ukuć, ale nie strzelili i my w ostatniej akcji meczu rzutem na taśmę wyrównaliśmy mecz. Bardzo dużo bramek tracicie w tych ostatnich meczach, 12, 4 ostatnich, z czego to wynika? No trudno mi teraz powiedzieć, no ale tak jak pan mówisz, w tych wyjazdowych meczach w Olsztynie straciliśmy dwie bramki, w końcach 3, dzisiaj 2, choć z tego co się teraz dowiaduje, że dwie kontrowersyjne. No ale taka jest piłka, no wynik skończył się 2-2, szanujemy ten punkt i w niedzielę musimy powalczyć 3 punkty przed naszą publicznością. Forbet Zakłady Bukmacherskie, oficjalnym sponsorem GKS-u Tychy.